Poniedziałek, 11 dzień września, Anna Tabaka, witam i zapraszam na Silesia Flash. Brutalne pobicie ze skutkiem śmiertelnym w Jaworznie. Czterech mężczyzn zostało zaatakowanych na własnej posesji przez zamaskowaną grupę. Jeden z nich w stanie krytycznym trafił do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarł w wyniku odniesionych obrażeń głowy. Jaworznicki sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu trzech sprawców. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że były to porachunki finansowe. Paweł Jędrusik. Do zdarzenia doszło 2 września, ale dopiero w weekend sprawa ujrzała światło dzienne. Późnym wieczorem czterech sprawców wtargnęło do przydomowego ogrodu jednego z domów przy ulicy Krakowskiej. Grupa mężczyzn zamaskowanych z niebezpiecznymi narzędziami, maczetami, nożami, kijami bejsbolowymi zaatakowało tych czterech pokrzywdzonych. W wyniku tego pobicia, które było bardzo dotkliwe, mężczyźni trafili do szpitala. Mężczyzna, który został uderzony w głowę kijem bejsbolowym, nie chciał jechać do szpitala. Dopiero następnego dnia zasłabł na przystanku. Wtedy trafił do szpitala, a w środę zmarł. W tej sprawie czterech mężczyzn usłyszało już zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Trzech z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec czwartego zastosowano środki wolnościowe, ponieważ sam zgłosił się do prokuratury. W tym kierunku to wszystko idzie, żeby ustalić, kto na pewno posłużył się niebezpiecznym przedmiotem, czyli w tym wypadku kijem bejsbolowym. Prawdopodobnie też przynajmniej jeden z nich posługiwał się nożem, ale tu nie doszło do jakichś poważnych obrażeń z powodu noża. Mężczyzna, który zmarł, otrzymał cios w głowę. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że powodem ataku był konflikt na tle finansowym. Wszyscy zatrzymani mężczyźni są dobrze znani jaworznickiej policji i mają przeszłość kryminalną. Ratownicy odnaleźli w kopalni Pniówek ciała 5 górników. Ich transport na powierzchnię będzie trwał około doby. Podjęto także próbę wejścia do ściany, w której znajduje się pozostałych 2 zaginionych górników. Niestety warunki nie pozwalają na bezpieczne prowadzenie tam akcji. Do wybuchów w Pniówku doszło w kwietniu ubiegłego roku. Fatima Orlińska. Akcja ratownicza została wznowiona po wielu miesiącach od katastrofy. Przerwano ją z powodu kolejnej eksplozji metanu, a w konsekwencji niestabilnej sytuacji pod ziemią. Warunki nie pozwalały wówczas na dalsze bezpieczne prowadzenie działań. Pod ziemią zostały ciała 7 górników, w tym 5 ratowników, których w poniedziałek odnaleziono. Nad ranem zastępy ratowników, mamy z centralnej stacji z Jastrzębskiej Spółki, zlokalizowały ciała 5 osób, 5 poszkodowanych, którzy szli z pomocą do górnika na sekcji setnej, który był. Na dzień dzisiejszy, na teraz trwa profilaktyka ociosu, profilaktyka całego wyrobiska, ponieważ musimy doprowadzić do tego, żeby praca ratowników przy wytransportowaniu ciał poszkodowanych była bezpieczna. Mamy bardzo trudne warunki mikroklimatu. Sam jako ratownik i prezes techniczny jako ratownik wiemy, ile minut może trwać praca w takich warunkach. Od momentu rozpoczęcia akcji w sobotę nad ranem w działania pod ziemią zaangażowano 9 zastępów ratowniczych. Każdy z nich to 5 zawodowych ratowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Pod ziemię schodzą w asekuracji, a do całej akcji przygotowywali się od wielu miesięcy. Jak mówią przedstawiciele Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, to jedna z najtrudniejszych akcji ratowniczych. Wpierw było całe, że tak powiem, solidne przygotowanie tu ze strony przedsiębiorcy, przygotowanie rejonu do wejścia i oczywiście przede wszystkim przewietrzenie, by zbić, bym tak powiedział kolokwialnie, temperaturę. No niestety ta temperatura przy tej ścianie, gdzie prawdopodobnie znajdują się jeszcze 2 górnicy poszukiwani, wynosi tam, nie udało się dotrzeć do samej ściany ratownikom, ponieważ temperatura wynosiła blisko 40 stopni i wilgotność prawie 100%. Naprawdę ekstremalnie trudne warunki. Jeszcze w poniedziałek przed południem zastępy ratownicze podjęły przygotowania do wydobycia ciał odnalezionych górników na powierzchnię. Może to potrwać blisko doby z uwagi na specyfikę wyrobiska, ale i obecność służb, które nadzorują prowadzoną akcję, w tym prokuratury i Głównego Instytutu Górniczego. Co do dalszych etapów, to po wydaniu ostatniego, powiedzmy z tej piątki, sztab z kierownikiem akcji będziemy ustalać dalsze kroki.
czy jest możliwość dalszej penetracji, wejścia do ściany, jeżeli te warunki rzeczywiście się potwierdzą z pierwszego komunikatu, że nie ma takiej możliwości, no to będą podejmowane dalsze etapy zgodnie z planem akcji. Ale to na tę chwilę za szybko można, żeby odpowiedzieć, że to tak będzie. Dokładna lokalizacja ciał pozostałej dwójki poszukiwanych górników nie jest znana. W dotychczas podejmowanych działaniach nie było zaskoczeń. Może tak jednak być w wypadku lokalizacji ciała górnika, który zaraz po wybuchu próbował sygnalizować miejsce, w którym wówczas się znajdował. W serii wybuchów metanu, do których doszło 20 kwietnia 2022 roku, zginęło 9 górników, 30 zostało rannych, a 7 uznano za zaginionych. Około 400 kg śniętych ryb wyłowiono w ostatnich dniach z kanału Gliwickiego. Na miejscu pracują służby, a wojewoda opolski zwołał sztab kryzysowy. Trwa analiza próbek wody i monitoring Odry. Fatima Orlińska. Ubiegły czwartek patrol odkrył kolejne przypadki śniętych ryb. W piątek Wody Polskie powołały tzw. kontaktowy punkt kryzysowy, który koordynuje sytuację. Podjęły również kroki w celu wyjaśnienia przyczyny. Wody Polskie uczestniczyły również w posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego i Opolskiego, a o wszystkich tego rodzaju przypadkach informowane były też właściwe służby, takie jak choćby Wojewódzkie Inspekcje Ochrony Środowiska w Opolu czy też w Katowicach. Próbki ryb zostały pobrane także przez BADA, do badań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. W tej chwili trwają ustalenia co do tego, co może być przyczyną tego rodzaju zjawiska. Przez cały weekend liczba śniętych ryb z każdym dniem rosła. Odłowiono około 400 kg różnych gatunków, w tym m.in. leszczy czy okoni. Pomór odnotowano przy granicy województw śląskiego i opolskiego. Po stronie Śląska sytuacja powoli wraca do normy po zeszłorocznej katastrofie. W wodach kanału przy śluzie Łabędy pojawiają się pierwsze żywe ryby, a za nimi wędkarze. No niedawno chyba pozwolili na łowienie, bo było zamknięte, teraz można łowić. Jakoś chyba, nie wiem, 2 tygodnie temu, nie? O konkretnych przyczynach zaistniałej sytuacji trudno jednoznacznie mówić. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w czwartkowych próbkach wykryto obecność złotej algi. Jednak potencjalne ryzyko jej zakwitu oceniane jest dziś jako średnie. Inspektorat wciąż monitoruje jakość wody. Wyniki związane z obecnością, z ilością algi, z obecnością algi będziemy znali najdalej jutro rano. Zostały dzisiaj także pobrane próby, które będą badane pod kątem obecności tej toksyny, którą algi wypuszczają. To nie są wyniki, które będą jutro, ponieważ one są przekazywane do specjalistycznego laboratorium, te próby, i tam są badane pod kątem toksyny. Wojewoda opolski powołał sztab kryzysowy, a w mediach społecznościowych tamtejszego urzędu wojewódzkiego pojawiają się na bieżąco informacje o stanie Odry. Zdaniem ekspertów poziom ryzyka jest niewielki, jednak inspektorzy prowadzą swoje działania nawet przy najniższych poziomach zagrożenia zakwitem. Program naprawczy dla polskiego górnictwa, modernizacja istotnych miejsc na mapie regionu czy wsparcie kluczowych podmiotów będących wizytówką Śląska. O tym wszystkim mówili dzisiaj w terenie przedstawiciele partii rządzącej i opozycji, Magda Sincewicz. Tak to wygląda od wielu dni i jeszcze chwilę potrwa. Do odwiedzenia sporo miejsca, jeszcze więcej do przekazania wyborcom. Wszystko jednak zależy od tego, jak się to robi. Powracanie co kampania wyborcza Mateusza Morawieckiego z kolejnymi obietnicami, często tymi samymi, jest uwłaczające dla mieszkańców województwa śląskiego. No ile razy można kłamać, ile razy można coś pozorować działania, obiecywać co kampania, Dolina Krzemowa, program dla Śląska, w ogóle Śląsk najważniejszy, wszystko jest okej. A nie zawsze przecież jest, bo każdy z nas na co dzień boryka się ze swoimi problemami. Ważne, by decyzje podjęte przez rządzących były nie tylko polityczne, lecz biorące pod uwagę dobro społeczeństwa. Nie chciałabym pracować poza zagranicami kraju. Kocham swój kraj, kocham swoją ojczyznę, kocham Katowice. Moje dzieci są silnie związane ze szkołami i chciałabym tutaj w Polsce móc zapewnić córkom wykształcenie. Córkom, które będą żyły w kraju, w którym same będą mogły o sobie decydować. Zdecydować o tym będziemy mieli szansę już niebawem. Mówienie nam, że mamy prawo do zdrowia i życia, naprawdę zbytek łaski. Jedyne, czego od niego oczekujemy, to żeby 15 października po prostu się pożegnał, bo on nas nie rozumie, a my jego nie chcemy. Rządzący chcą jednak, byśmy uwierzyli w ich zapewnienia, jak choćby te, które padły podczas dzisiejszego spotkania ze stroną społeczną.
wygrana Prawa i Sprawiedliwości w tych najbliższych wyborach jest gwarancją po pierwsze takiego nowego ułożenia rynku energetycznego, który po pierwsze da nam bezpieczeństwo energetyczne i da szansę na funkcjonowanie w dalszym ciągu energetyki węglowej jako przez wiele jeszcze lat podstawy polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Z drugiej strony da możliwość skutecznej budowy alternatywnych źródeł energii i tylko zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości również zagwarantuje uszanowanie tych wszystkich zobowiązań, które przyjęliśmy na siebie jako rząd. Zobowiązań, które w tej części kraju dotyczą znacznej liczby obywateli. Śląsk jest bardzo ważny, bo nie bez przyczyny mówi się, że kto wygrywa na Śląsku, wygrywa w Polsce. Jako Koalicja Obywatelska udowodnimy, że Śląsk nie należy już do partii rządzącej. Wszystko okaże się już 15 października. Chciałoby się powiedzieć nasz Lech Majewski. Reżyser z Katowic, twórca Angelusa i Młyna i Krzyża, został honorowym obywatelem miasta. To artysta o wielu twarzach. Nie tylko filmowiec, ale także dramaturg, pisarz, rzeźbiarz, malarz i poeta. Mało kto wie, że zagrał w kultowym Batmanie. Ale ciekawostki o sobie najlepiej opowiada sam Paweł Jędrusik. I choć obrońcy Gotham wówczas nie zagrał, to dla Katowic jest superbohaterem. Rzeczywiście to jest moje miasto. Miasto, które kocham, w którym się urodziłem. To prawda, urodziłem się w Stalinogrodzie. I urodziłem się na ulicy Armii Czerwonej. Pewien murzyn, który odbierał ode mnie papiery w 80-tych latach w Nowym Jorku, kiedy starałem się również o obywatelstwo amerykańskie, przeczytał transkrypcję mojego aktu urodzenia, tak patrzę na mój Stalinogród, Red Army Street. Spojrzał na mnie i powiedział, you are ruski. Od dziś Lech Majewski może tytułować się honorowym obywatelem miasta Katowice. Za przyznaniem tytułu radni z Katowic zagłosowali jednogłośnie. Laudację na cześć słynnego reżysera wygłosił rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Ryszard Koziołek. Można go nazywać artystą totalnym. Nie ma w Polsce i niewielu jest w świecie twórców, którzy uprawialiby na tak wysokim poziomie literaturę, sztuki wizualne i sceniczne. Wolę jednak mówić o Lechu Majewskim jako artyście nieogarnialnym. Najpierw z racji wielości języków sztuki, którymi posługuje się z mistrzowską, a nawet z kuglarską zręcznością. Podczas poniedziałkowej sesji Rady tytuły honorowe zasłużonych dla miasta Katowice otrzymały również Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Izba Adwokacka w Katowicach i Hufiec ZHP w Katowicach. Mój tutaj szef obecny na miejscu często powtarza, że my nie pytamy, po co, na co i dlaczego. My po prostu działamy. I dzięki temu możemy pochwalić się najwyższą oceną opinii publicznej w kategorii zaufania społecznego. Ten wynik to aż 98% pozytywnych opinii. Te pozostałe 2% to pewnie wynik dobrej prewencji w czynnościach kontrolno-rozpoznawczych, także uważam to też za osobisty sukces. Wśród honorowych obywateli miasta Katowice są już także m.in. Kazimierz Kuc, Wojciech Kilar czy Joanna Wnuk-Nazarowa. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.